Cześć ciekawscy! Nawiedzone lalki to prawdziwy fenomen wśród budzących grozę historii. Bodajże najsłynniejszym przykładem jest Annabelle, obiekt paranormalnego śledztwa małżeństwa Warrenów i główna bohaterka całej serii słynnych dreszczowców. Następnie Chucky ze swoimi morderczymi instynktami czy przeklęta lalka Robert the Doll, wokół której wciąż dochodzi do niewyjaśnionych zdarzeń. A czy słyszeliście o Okiku? Niech Was nie zwiedzie jej niewinna nazwa, gdyż ta zabawka to symbol prawdziwego horroru wprost z dalekiej Japonii. Legenda o Okiku trwa do dziś i głosi, że opętanej lalce wciąż rosną włosy jak u żywego człowieka. A na dodatek w jej ustach można ponoć zobaczyć prawdziwe ludzkie zęby. Ale jakie są początki tej nieprawdopodobnej historii? Skąd wzięła się Okiku i dlaczego krążą pogłoski, że ukrył się w niej duch nieżyjącej dziewczynki? Czy da się wytłumaczyć tajemnicę jej rosnących włosów i zębów? Zostańcie z nami do końca, by dowiedzieć się wiele więcej o lalce z koszmarów, która może zawstydzić Annabelle czy Chuckiego, ale zanim przejdziemy dalej, nie zapomnijcie też o subie, kliknięciu powiadomień i łapce w górę pod tym odcinkiem. Legenda lalki Okiku narodziła się w 1918 roku, kiedy niejaki Eiichi Suzuki dostrzegł ją na wystawie sklepowej Sapporo. 17-latek był zachwycony jej wyglądem. Była bowiem ubrana w tradycyjne kimono i miała kruczoczarne włosy, podcięte tak jak u większości japońskich dziewcząt. Jej szkliste oczy zdawały się odbijać wszystko, co znajdowało się wokół, a porcelanowa i czarująca twarz dosłownie zapierała dech w piersiach. Zauroczony Eiichi, który przybył do tej części Japonii na wystawę morską, nie był majętny, ale mimo to nie zastanawiał się dwa razy, żeby wyciągnąć z kieszeni swoje ostatnie oszczędności i kupić lalkę. Miał to być prezent dla jego ukochanej młodszej siostry Okiku, która z niecierpliwością czekała na powrót brata. Kiedy dotarł do rodzinnego domu, dwulatka nie mogła nacieszyć się upominkiem. Dosłownie zakochała się w uroczej zabawce i postanowiła nazwać lalkę swoim imieniem, czyli Okiku, ponieważ widziała w niej lustrzaną kopię samej siebie. Od tej pory były nieodłączne niczym siostry. Dziewczynka codziennie bawiła się porcelanową Okiku, karmiła ją, ubierała i brała ze sobą, gdy kładła się spać. Była to jej ulubiona zabawka do ostatnich chwil życia, które nadeszły zaledwie rok później. Dziecko bowiem, mając 3 latka, zachorowało na żółtą febrę. Przez kilka tygodni leżało w łóżku trawione gorączką i dusznościami, a jedynym pocieszeniem w najgorszych chwilach była ukochana zabawka ściskana mocno w ramionach. Gdy Okiku przegrała walkę z chorobą, zrozpaczona rodzina wystawiła dla zmarłej ołtarzyk w rodzinnym domu. Kapliczka, zbudowana zgodnie z pradawną japońską tradycją, upamiętniała dziewczynkę i oznaczała jej odejście w zaświaty. Jest to praktyka stosowana do dzisiaj w wielu azjatyckich domach. A skoro jesteśmy w temacie tradycji pogrzebowych z tamtej części świata, to koniecznie zobaczcie też nasz odcinek pod tytułem Małżeństwa duchów, szokujący chiński zwyczaj ślubów ze zmarłymi, w którym dowiecie się, dlaczego Chińczycy organizują ceremonie ślubne dla nieboszczyków oraz jak to możliwe, że żyjący postanawiają szukać męża lub żony wśród martwych. Link do tego epizodu właśnie pojawia się na ekranie. Ale idźmy dalej. Gdy ołtarzyk dla Okiku został wystawiony, nie mogło na nim zabraknąć ukochanej lalki, którą dziewczynka za życia tak bardzo uwielbiała. Rodzina, pielęgnując to miejsce, z biegiem czasu zauważyła jednak bardzo zagadkowe zjawisko. Włosy z zabawki z niewiadomych powodów stawały się coraz dłuższe, a na dodatek nie były tak gładkie jak wcześniej, a niechlujnie ułożone i w różnych kolorach. Wcześniej sięgały porcelanowej Okiku do ramion, by po kilku miesiącach zasłaniać już nawet talię i w najlepsze rosnąć dalej. Domownicy doświadczali też innych niewyjaśnionych zjawisk. Po nocach wciąż śniła im się zmarła Okiku, a gdy budzili się rano, lalka leżała u ich boku i wszystko wskazywało na to, że duch nieżyjącej postanowił wrócić na ten świat, by nawiedzać bliskich. W domu światła same włączały się i wyłączały, słychać było hałasy oraz dziwne dźwięki i to zazwyczaj w otoczeniu lalki. Takie incydenty nie są jednak jedynymi przejawami działania istot zaświatów, ale jeśli chcecie się przekonać, co jeszcze świadczy o obecności zjawy, to koniecznie zobaczcie nasz odcinek pod tytułem Nawiedzony dom – znaki na obecność duchów. Takie sytuacje zdarzają się nie tylko w filmach, o czym posłuchacie klikając w link, jak i właśnie teraz pojawia się Wam na ekranie. Zresztą również historia rodziny małej Okiku o tym świadczy. Żyjący domownicy, wciąż nękani przez ducha, szczególnie gdy zbliżała się data urodzin lub rocznica śmierci dziewczynki, z biegiem czasu byli już niemal pewni, że jej dusza zamieszkała w ciele zabawki. Te podejrzenia potwierdzili też miejscowi szamani, ale zrezygnowano z wszelkich obrzędów wypędzania zjawy, gdyż obawiano się, że to może ją rozwścieczyć. W domu nieżyjącej Okiku pogodzono się z faktem, że jej dusza wciąż krąży na tym świecie, a nawet uznano, że jest to niepowtarzalna okazja do interakcji ze zmarłą osobą. Nadszedł jednak moment, gdy zdecydowano się o przeprowadzce z nawiedzonego domu do zupełnie innej dzielnicy. Opętana lalka została wtedy przekazana do rąk kapłanów z pobliskiej świątyni, którzy zafascynowani historiami o paranormalnych zjawiskach wokół zabawki wcale nie bali się nią zaopiekować. Wierząc w życie pozagrobowe, postanowili zbadać ten tajemniczy przypadek, a szczególnie fakt wciąż rosnących włosów porcelanowej Okiku.
Legenda głosi, że ich próbkę wysłano nawet do analizy naukowej, która potwierdziła, że kosmyki są w rzeczywistości ludzkimi włosami. Gdy sięgał już do kolan, jeden z mnichów miał ponoć sen, w którym objawiła mu się nieżyjąca dziewczynka i poprosiła o podcięcie gęstej czupryny na głowie lalki. Zgodnie z jej życzeniem tak właśnie się stało. Od tamtego czasu duchowni regularnie przycinają włosy zabawce, ale fakt ich ciągłego wzrostu nigdy nie został racjonalnie wyjaśniony. Gdy z biegiem lat sława o Kiku rozeszła się po całej Japonii, do świątyni zaczęły zjeżdżać dziesiątki turystów tylko po to, by zobaczyć lalkę. Mnisi nie mieli innego wyjścia, jak wystawić ją na widok publiczny i do dzisiaj każdy może przyjechać do Manenji na wyspie Hokkaido, by przyjrzeć się zabawce stojącej w swojej pozłacanej skrzynce. Ostatnio na jej temat pojawiły się nowe przerażające doniesienia, ale zanim do nich przejdziemy, polecamy kolejny z naszych odcinków pod tytułem Laleczka Chucky, czy straszna historia voodoo zainspirowała horror. Posłuchacie o przerażającej lalce imieniem Robert the Doll, która jest nazywana prawdziwą inspiracją dla morderczej zabawki ze słynnych filmów grozy, a na dodatek wciąż budzi przerażenie, mimo że siedzi zamknięta w gablocie w jednym z amerykańskich muzeów. Kartę do tego epizodu macie teraz na ekranie. Natomiast prawdziwi śmiałkowie, którzy odważą się pojechać i zobaczyć lalkę Okiku do japońskiej świątyni, jeśli podejdą do niej bliżej i przyjrzą się uważniej ustom, mogą ponoć zobaczyć w ich wnętrzu coś na kształt dziecięcych zębów, wyrastających z porcelanowych dziąseł. Na dodatek, według doniesień, usta lalki wciąż delikatnie się otwierają i pewnie dałoby się zweryfikować ich, czy faktycznie jest to prawdą, gdyby nie fakt, że mnisi w tym przypadku odmawiają wypożyczenia Okiku do badań naukowych. Zatem jej tajemnicza legenda wciąż trwa i inspiruje wiele książek, filmów i sztuk scenicznych, a niektóre z nich dodały jeszcze do tej historii inne przerażające wątki, mówiące, że wokół lalki wciąż słychać chichotanie, zawodzenie, a nawet to, że zabawka może samoistnie się poruszać. To z kolei jeszcze bardziej rozbudziło wyobraźnię Japończyków, a także przyniosło Okiku sławę jako jednej z najbardziej nawiedzonych lalek na świecie. Powiedzcie, ciekawcy, czy odważylibyście się zobaczyć ją na własne oczy i zajrzeć jej do ust? Czy chcielibyście dotknąć jej ludzkich włosów? W ogóle wierzycie w historię Okiku, a może waszym zdaniem jest to tylko kolejna z miejskich legend? Koniecznie dajcie nam znać w komentarzach pod tym filmikiem, a jeśli chcecie zobaczyć kolejny epizod z efektem wow, zajrzyjcie na ten kanał już jutro o 18. Nie zapomnijcie też o subskrypcji naszego kanału, by nie przegapić żadnego z naszych odcinków. Do usłyszenia jutro, cześć!